pierwsze pytanie. Uznajemy bank centralny. Jeszcze raz tylko. Człowiek przedsiębiorczy. Nie boi się wyzwań. Nie musi się dalej rozwijać. Dąży do celu bez względu na środki. Jest leniwy. Nie boi się wyzwań. Odpowiedź oczywiście prawidłowa. Brawa. Rozwiń skrót NBP. Narodowy Bank Polski, Narodowe Biuro Polski, Narodowe Biuro Podróży, czy może Narodowe Biuro Prasy? Narodowy Bank Polski. Życie do Lasińska, klasa 6. Odpowiedź poprawna. Narodowy Bank Polski prowadzi politykę pieniężną, działa na rzecz stabilności krajowego systemu finansów, jest bankiem centralnym. Czy wszystkie odpowiedzi są poprawne? Jest bankiem centralnym. Jest bankiem centralnym. Niestety, wszystkie odpowiedzi są poprawne. Prezes Narodowego Banku Polskiego aktualnie jest profesor Marek Belka, profesor Adam Glapiński, profesor Leszek Barcelowicz, czy może profesor Hanna Gronkiewicz-Walc? Profesor Adam Glapiński. Gracjan Dubel, klasa 6. Poprawna odpowiedź. Dziękujemy. Co to jest Centrum Pieniądza? Skarbiec Państwa, Mennica Pieniądza, Biuro Narodowego Banku Polskiego, czy może Specjalne Muzeum Edukacyjne? Która odpowiedź do Was przepowiada? Skarbiec Państwa. Oj, niestety. Poprawna odpowiedź to Specjalne Muzeum Edukacyjne, o którym przed chwilą było. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polski, tylko przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski w wyborach demokratycznych, czy tylko przez Sejm? Przez Sejm powoływany. Na wniosek Prezydenta Polski. Poprosimy jeszcze raz. Polski. Przez Prezydenta Polski. Czerwony. A, przez Sejm. Kolor. Czerwony. Czerwony. Poprawna odpowiedź. Dziękujemy. Inflacja to inaczej. Wzrost gospodarczy, wzrost popytu na towary i usługi i spadek ogólnego poziomu cen, wzrost wartości pieniądza w gospodarce, czy wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce i zmniejszenie wartości pieniądza? Żółte. Żółte. Gratulujemy. Za emisję pieniądza w Polsce odpowiada rząd w porozumieniu z prezydentem, Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych z Mennicą Państwową. Narodowy Bank Polski. Prawda odpowiedź.
Powtarzam, Wojtek Mruczkowski, klasa trzecia. Najmłodsi mają już wiedzę o banku. Kadencja prezesa Narodowego Banku Polskiego trwa 12 lat, 5 lat, 4 lata, 6 lat. O, chętnych bardzo dużo. Kogo wybierze? 6 lat. 6 lat. Poprawna odpowiedź. Bank Centralny jest głównym podmiotem polityki pieniężnej w każdym państwie, głównym podmiotem rynku pieniężnego, bankiem emisyjnym państwa. Wszystkie odpowiedzi są poprawne może. Jak myślicie? Może ekspert pewno wie. Żółte. Żółte. Niestety, wszystkie odpowiedzi są poprawne. Warunkiem osiągania zysków jest... Wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne. Tutaj akurat powinno być chyba poniższe. Obniżenie kosztów, osiągnięcie przychodów pokrywających wszystkie koszty, osiągnięcie wysokich przychodów. Może zaproszeni goście coś podpowiedzą? A tutaj już mamy jedną ochotniczkę. Wszystkie. Tak, osiągnięcie przychodów pokrywających wszystkie koszty. Bardzo dobrze. Dziękujemy za odpowiedź. Najważniejszymi organami władzy w Narodowym Banku Polskim są prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej i prezes zarządu, prezes i zarząd, czy Rada Polityki Pieniężnej i zarząd. O, trochę więcej chętnych. Głównie z tych młodszych klas. Czerwone. Czerwone. Niestety. Ale bardzo blisko. Celem Banku Centralnego w Polsce jest utrzymanie niskiej inflacji, udzielanie kredytów przedsiębiorstwom, inwestowanie środków finansowych złożonych przez klientów przez bank, udzielanie kredytów budżetowi państwa. Znowu głównie młodzi. Utrzymanie niskiej inflacji. Utrzymanie niskiej inflacji, to oto odpowiedź. Prawidłowa. Gratulujemy. Największy wpływ na procesy gospodarcze w Polsce ma mechanizm rynkowy, rząd, Narodowy Bank Polski, czy może Unia Europejska? Mamy dużo chętnych. Dużo chętnych. Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski. Niestety, mechanizm rynkowy. Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego znajduje się w Warszawie. To wszyscy wiedzą, ale na jakiej ulicy? Muzealnej, w Świętokrzyskiej, w Alei Krakowskiej, czy może na ulicy Bankowej? Świętokrzyskiej. Na ulicy Świętokrzyskiej. Bank Centralny to podstawowa instytucja systemu bankowego każdego kraju w Polsce. Jest nim Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, Centrum Pieniądza, czy może Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Mamy chętny. Narodowy Bank Polski. Narodowy Bank Polski. Poprawna odpowiedź. Prezes Narodowego Banku Polskiego jest powoływany przez Sejm na wniosek premiera Rzeczypospolitej Polski na 5-letnią kadencję.
prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na 6-letnią kadencję, przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na 5-letnią kadencję, przez premiera na wniosek prezydenta na 6-letnią kadencję. Tutaj chyba wystarczy tylko wiedzieć, na ile lat jest powoływany. Nie, jest 2 razy 5, 2 razy 6. Prezydenta Rzeczypospolitej na 6 lat. Na 6 lat. Niebieskie, tak? Tak. Niebieskie. Prawidłowa odpowiedź. Ostatnie pytanie. Prezes Narodowego Banku Polskiego, MIN, przewodniczący Radzie Polityki Pieniężnej zarządowi Narodowego Banku Polskiego reprezentuje interesy Rzeczpospolitej Polski w międzynarodowych instytucjach bankowych, jest przełożonym wszystkich pracowników Narodowego Banku Polskiego. Czy wszystkie odpowiedzi są poprawne? Bardzo wielu chętnych. I wszyscy chyba wiedzą. Tak, już podpowiadają. Zielone. Zielone. Prawidłowo. Gratulujemy wszystkim, co wygrali swoje nagrody.